z przekory, a z głębokiego przekonania o sensie tej tajemnicy, wolę mówić o tym, co sprawia, że z szacunkiem dla wagi tej wiadomości, wolę mówić o tym, co sprawia, że są we mnie aktywne łącza z Tadeuszem Różewiczem, który jest. Nie tylko przez to, że dane mi było znaleźć się w bardzo specjalnej sytuacji mówienia słowami Tadeusza Różewicza trzykrotnie w ciągu swojego życia w różnych czasach historycznych, w różnych sytuacjach politycznych, społecznych grałem jego głodomora. Miałem przy tej okazji sposobność rozmawiania i o głodomorze, i o sensie tego głodomorowania, że tak to niewyszukanie nazwę, czym to jest, czym jest takie bycie artystą. Zdarzyło mi się także grać prapremierowe przedstawienie Pułapki tutaj w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, ale również inne sytuacje stają się nagle bardzo żywy i specjalny. Ileś lat temu, 6 grudnia, niespodziewanie ktoś dotknął mojego ramienia na skrzyżowaniu Świdnickiej i Piłsudskiego. Obróciłem się w śniegu. To był Tadeusz Różewicz w czapeczce narciarskiej i rozmawialiśmy wtedy o świętym Mikołaju. Powiedział mi wówczas: pan pewnie wierzy w świętego Mikołaja. Oczywiście wierzę w świętego Mikołaja. Wracam do tego pytania o wiarę w świętego Mikołaja. Ja ją potwierdzam również dzisiaj, ale potwierdzam również to, co wiąże się z moją osobistą wiarą. I nie mogę nie ogarnąć nią kogoś tak bardzo ważnego, tak bardzo niezbędnego w życiu, tak bardzo koniecznego, jak Tadeusz Różewicz. Przypominają mi się te bardzo mocne słowa napisanego w 1948 roku przez Czesława Miłosza wiersza do Tadeusza Różewicza, poety. Szczęśliwy naród, który ma poetę. To jest wciąż czynne i nie dlatego, że stawia nas wobec tajemnicy śmierci, ale przede wszystkim wobec tej nieprawdopodobnej rzeczywistości, jaką jest cała twórczość Tadeusza Różewicza.